Obchody Ogólnopolskiego Dnia Żołnierzy Wyklętych Śradzanie rozpoczęli mszą w kościele garnizonowym. Gromadzi nas w tej garnizonowej świątyni czas Wielkiego Postu, czas nowego miesiąca marca, który rozpoczynamy pod hasłem Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Od niedawna, od ubiegłego roku obchodzimy to wspomnienie, przywołując na pamięć tych, którzy walczyli prawdziwie o niepodległość ojczyzny, by nie była zniewolona poprzez czerwonego smoka. Chcieli, by ta ojczyzna zachowała swoją integralność. Chcieli, byśmy w tej wolnej ojczyźnie byli wolnymi Polakami. Za to oddawali życie, a dzisiaj nawet nie możemy znaleźć grobów żołnierzy wyklętych. Dlatego dzisiaj modlimy się do Boga w tej naszej wspólnocie. Witam Pana Prezydenta, szanownych Panów i Panie, Was, drodzy bracia, kombatanci, weterani, i zapraszam do wspólnej modlitwy, abyśmy po wielu latach niepamięci oddali właściwą cześć i chwałę żołnierzom wyklętym. Ogólnopolski Dzień Żołnierzy Wyklętych. Co to jest za dzień? Jest to dzień, jest to druga taka rocznica ustanowione święto przez świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, poświęcone żołnierzom, którzy walczyli z reżimem komunistycznym po 1946 roku. Ostatni z takich żołnierzy zginął w obławie w 1963 roku. Była to tam, można powiedzieć, elita intelektualna Polski, która nie zgadzała się z układem po 1945 roku i walczyli właśnie z bolszewikami do 1963 roku. Myślę, że tą swoją walką przyczyni się do tego, że mamy dzisiaj tak jak mamy, że mamy tą wolność po 1989. Jak obchodzą śradzanie ten wyjątkowy dzień? No dziś jest msza święta w kościele garnizonowym. Złożymy wiązanki kwiatów pod pomnikiem Piłsudskiego z tego względu, że nie ma jeszcze takiego pomnika, ale zawiązała się już grupa inicjatywna, która będzie budować jakiś duży obelisk i już myślę, że w przyszłym roku już będziemy mieli gdzie złożyć kwiaty. Także wszystkich, którzy chcieliby się zaangażować jeszcze w budowę tego pomnika, zapraszam serdecznie, bo jest to inicjatywa taka społeczna, oddolna. Czy już wiadomo, co będzie przedstawiał pomnik? Jeszcze nie. Jest kilka projektów, ale myślę, że będzie to nawiązywać do tej walki. Będzie na pewno jakiś orzeł i nawiązywać do walki tej partyzanckiej. Jak powinniśmy tutaj to święto upamiętniać, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że byli tacy ludzie? Myślę, że coraz więcej młodych ludzi wie i coraz więcej młodych ludzi nawiązuje do tego okresu, czasu. Jest jakby, może złe słowo, ale jest taka moda na to i myślę, że trzeba przypominać właśnie, stawiając obelisk i wychodząc do ludzi. No myślę, że w przyszłym roku chcielibyśmy też zorganizować jakieś większe obchody, może wystawę, może zaprosić kombatantów, chociaż zdaję sobie sprawę, że już nie zostało dużo tych ludzi, którzy walczyli, ale przybliżać tym młodym ludziom, no i starszym też, bo nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy pamiętają. Obchodzimy dzisiaj wspomnienie żołnierzy wyklętych konspiracyjnego Wojska Polskiego. Potrzeba było tylu lat, by można dzisiaj swobodnie mówić głośno o tych, którym naprawdę bliska sercu była ojczyzna, wolna ojczyzna, niepodległa, suwerenna i niezależna. Ojczyzna budowana na Bożych przykazaniach, na silnej i ufnej wierze. Ojczyzna, w której królowała zawsze Maryja, królowa Polski, a nie sowiecki totalitaryzm z walczącym ateizmem. Ci żołnierze wyklęci, którzy kultywowali wiarę ojców naszych, wiedzieli dobrze, co niesie sowietyzacja kraju i narodu. Dlatego zbrojnie stawiali opór sowieckiej nawale i temu, co ona ze sobą niosła. Dlatego byli niewygodni. Niewygodni dla rządów powojennej Polsce i dla Rosji sowieckiej. Dlatego nazywano ich
bandytami. Dlatego rzucano na nich kalumnie i pomówienia, że mordują, grabią i palą polskie wsie, że to dzika partyzantka. To, co robił żołnierz bolszewicki w czasie II wojny światowej, te wszelkie zło, gwałty i spustoszenia przypisywano żołnierzom z szeregów Armii Krajowej, żołnierzom konspiracyjnego Wojska Polskiego. Trzeba było ich w opinii publicznej upodlić, zhańbić, wykreślić z pamięci. To też tych, których aresztowano przy wszelkich akcjach podejmowanych, takich jak na przykład uwolnienie kolegów z ubeckich więzień, rozbrajanie posterunków milicji obywatelskiej, czy też wykonywanie wyroków na NKWD-stach. Tych żołnierzy maltretowano, poddawano wyuzdanym torturom, wreszcie przez egzekucję odbierano życie. Ale to nie wszystko. Nigdy nie mógł widzieć, gdzie i kiedy taki żołnierz zginął. Wszak był wyklęty. Dzisiaj nikt nie może zaśpiewać zaklęczonym, tylko w polu biały krzyż nie pamięta już, kto pod nim śpi. Nie może pamiętać, gdyż oni nie mają swoich mogił. Nie mają uhonorowanych miejsc spoczynku. Pamięć o nich była na długie lata zakazana. Dzisiaj chylimy przed nimi czoła. Dzisiaj ich omadlamy i powtarzamy za błogosławionym Janem Pawłem II. Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami także polskich instytucji i służb bezpieczeństwa pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Bracia i siostry, zdaje się dobrze rozumieć te słowa grupa mieszkańców naszego miasta na czele z panem prezydentem, chcąc w niedalekiej przyszłości dla upamiętnienia tych żołnierzy postawić ku czci ich pomnik, bo na to zasługują. Niech Bóg błogosławi tej inicjatywie, abyśmy tym żołnierzom spłacili dług wdzięczności za to, że żyjemy w wolnej, niepodległej ojczyźnie i możemy żyć nauką Kościoła i silną wiarą. Dlaczego taka późna pora? No, zdaję sobie sprawę, że jest to późna pora, można by wyjść wcześniej i zorganizować te uroczystości, ale tak jak mówię, to są druga taka rocznica, jest to też dzień tygodnia, nie jest sobota, niedziela i 18, ale chcielibyśmy dotrzeć do młodzieży w przyszłym roku i razem z miastem, bo ja tutaj nie reprezentuję jakby miasta, tylko Prawo i Sprawiedliwość, którego jestem szefem, ale myślę, że razem z miastem czy z powiatem postaramy się w przyszłym roku zorganizować takie uroczystości całodniowe, żeby było i jakieś odczyty, może nie odczyty, ale i akademie w szkołach, i jakieś pogadanki, i później zakończyć muszą wieczorem.